Zapraszamy na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Tradycyjny blues złamany folkiem. Tak o swojej muzyce piszą członkowie zespołu KSW For Blues, Rafał Chirowski, Tomasz Sroka oraz Krzysztof Wydro. 31 października w MDK Batory w Chorzowie miała miejsce premiera ich najnowszej płyty Żywioły. Płyta została nagrana w studiu Radio Katowice. Jest to pełny zapis koncertu premierowego. Odbył się on w styczniu. No i od stycznia trwały prace nad wyprodukowaniem, nad montażem, nad poligrafią. No i udało się już to wszystko spiąć do kupy. Płyta jest, o proszę bardzo, płyta jest piękna, ładna i dzisiaj koncert premierowy. Jest 14 utworów stylistycznie zróżnicowanych. Gramy na niej elektrycznie, gramy na niej z zwiększonym instrumentarium, bo dochodzi i flet, i gitara slate. Rafał gra na basie. No i Sroka na swoim ukochanym instrumencie, jakim jest perkusja. Trzeciego listopada w hali Morisu przy ulicy Dąbrowskiego rozegrano spotkanie 7. kolejki futsal ekstraklasy. Chorzowski Clearex uległ drużynie FC Toruń 1-4. Dzisiaj stylu żadnego nie było. Mamy robić co innego, robimy co innego. Kilku zawodników nie dojechało na ten mecz, jak było widać. No i tak to wygląda, niestety. Jeżeli nie gramy na 100% swojej umiejętności, a próbujemy trochę grać tak na alibi, no to tak to później wygląda. Na tym poziomie niestety, wiadomo było, zespół z Torunia bardzo dobrze broni. A myśmy jeszcze pomogli, bo pierwsze dwie bramki praktycznie strzeliliśmy sobie sami, sprokurowaliśmy sobie rzut wolny. Mamy sytuację, ale tak powiedziałem, nie było mocy w tych strzałach. Tak, gdzieś bramkarz pobronił, ale gdzieś mamy takie sytuacje, nie trafiamy w piłkę do pustej bramki. No i takie sytuacje to się mszą, no i nam się to zemściło. Była to czwarta porażka Clearexu w tym sezonie. Kolejne spotkania chorzowianie rozegrają na wyjeździe w Chojnicach. W Chorzowskim Centrum Kultury odbył się spektakl Teatru Reduta Śląska pod tytułem Przycisk, który koncentruje się wokół tematu starości i śmierci. Mam od kilku miesięcy, może roku, po śmierci ojca, jakieś takie wewnętrzne rozmowy sama z sobą, jak dzisiaj ja sama podchodzę do śmierci, znaczy jak ją odpycham, jak staram się ja, ale myślę też w społeczeństwie staramy się być młodzi, piękni, wysportowani, jak temat śmierci jest zupełnie zepchnięty do roli, nie wiem, organizacji czegoś, co się musi zadziać, ale nie rozmawiamy o tym, wyrzucamy to. Ale jednej rzeczy się ten stary łeb nauczył. Otóż w życiu nigdy nie mów nigdy. Wielkoformatowe rzeźby, barwne malarskie mozaiki oraz odlewy wykonane w porcelanie. Od 4 listopada w Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie można zwiedzać wystawę Przemiany autorstwa Łukasza Karkoszki. Od jakiegoś czasu przygotowywałem pracę na kolejną wystawę. To jest jakby taki podwójny ciąg wystaw. Pierwsza odsłona była w Olkuszu miesiąc temu. Teraz przewiozłem te prace do Chorzowa. W większości to są prace przygotowane świeżo, tutaj konkretnie na tą wystawę. Wiadomo, że wystaw nie robi się zbyt często. Zdarzają się raz do roku, raz na 2 lata takie większe odsłony. Także większość tych prac jest rzeczywiście świeża, z 2019 roku. Uzupełniona, wiadomo, o jakieś prace sprzed 2, sprzed 3 lat. Ale w większości rzeźby to są nowe prace, świeżutkie. Wystawę w Galerii MM można oglądać do 25 listopada. W Chorzowskim Centrum Kultury odbył się koncert upamiętniający twórczość śląskiego kompozytora Grzegorza Spyry. Autorem scenariusza całego wydarzenia oraz osobą odpowiedzialną za jego prowadzenie był Zbigniew Stryj, aktor oraz reżyser. Przecież wiemy, no i sobota w Bytkowie i programy zespołu Antyki, ale i poszczególni wykonawcy, aktorzy, nasi fantastyczni kabaretowcy przecież pracowali na jego muzyce i no i zawsze można się było do Grzesia zwrócić się o pomoc i poprosić o to, żeby skomponował coś świetnego i zawsze to było wdychę. Zawsze ja wiem po sobie, jak pisałem teksty i wspólnie tworzyliśmy piosenki, to no zawsze bardziej mi się podobały w momencie, kiedy już dostały tę muzykę Grzesia, niż wtedy, kiedy je napisałem na sucho.
na tym zidzie, żeby kto mi się chciał bycie. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.